Ja cały czas podkreślam, że nasza grupa jest bardzo wyrównana. Tu nie ma zespołów, może poza Treflem Gdynia, który ma najbardziej doświadczony skład. Wszystkie pozostałe zespoły, tu każdy z każdym może wygrać. Wiesz, widać na przykładzie tej Skarpy Toruń. Tutaj to jest też zespół parę zawodniczych doświadczonych, które miały z przeszłością ligową. Strasznie ciężko się gra, a jeszcze popełnia się bardzo dużą ilość własnych błędów. To tak się kończy, jak się skończyło w trzecim secie, gdzie to powinno być wygrane, ale przegraliśmy. Zwątpił pan po tym trzecim secie, że może się tutaj w pięciu setach to spotkanie zakończyć? Nie, zwątpić nie zwątpiłem, powiem szczerze, że nie, naprawdę nie zwątpiłem, bo widziałem na początku meczu, że są symptomy naprawdę dobrej gry i byłem przekonany, że to ugramy. Myślałem, że ugramy to 3-0, natomiast no, słabsza chwila dwóch zawodniczek, to może nie będę wymieniał których, spowodowała to, żeśmy tego seta przegrali, natomiast już na następnym secie cały czas była kontrola tych 4-5 punktów. My musimy tak grać, żeby mieć 4-5 punktów przewagi, bo jeżeli gramy na styku, jesteśmy tak mało doświadczonym zespołem, że w każdej chwili możemy popełnić bardzo prosty błąd i to się na nas mści.